witam Was serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na tak zwany projekt Denko. Każda youtuberka, która nagrywa tego typu filmy, z ogromną przyjemnością pozbywa się później tych opakowań. Mi już po prostu wszędzie zalegają, przenoszę z kąta w kąt ten worek, więc już chyba czas, żeby to nagrać, a nie zbierać. I co chciałam powiedzieć, już dawno chciałam, aż się zaplułam, przepraszam, już dawno chciałam odejść od tego typu filmów, ale na prośbę Waszą je po prostu nagrywam. Tak więc dla zainteresowanych już Wam pokazuję, co wykończyłam. Matka, kiedy ja to wykończyłam? Długo już ta torba musi u mnie leżeć, bo nawet nie pamiętam, kiedy wykończyłam ten z Be Beauty Care, nawilżający płyn micelarny do makijażu twarzy i oczu, skóra normalna. Powiem Wam, że był w porządku, tak, bardzo w porządku. Ja nie narzekałam absolutnie, ale to był chyba okres, kiedy nic jakby nie dostałam z żadnej firmy, co chodzi o płyn micelarny. Byłam w Biedronce, bo to chyba jest biedronkowy, nie? I przy okazji po prostu zakupów w Biedronce sięgnęłam po niego. Robił to, co ma robić, więc dla mnie nie podrażniał skóry. Zmywał makijaż, jak najbardziej godny polecenia, szczególnie, że kosztuje niewiele. Ale moim ulubionym płynem micelarnym od jakiegoś czasu jest ten. I ten płyn micelarny dostałam od firmy Garnier. I teraz, słuchajcie, dostałam paczkę z kobiecej chyba i znowu jest ten płyn, więc ogromnie się cieszę. Jest to płyn micelarny z Garnier Bio, Micellar Water, dla każdego typu skóry, nawet do skóry wrażliwej, tyle przeczytałam. Więc taka niby seria bio, ale mniejsza z tym, czy to jest bio, czy to nie jest bio. Fantastycznie zmywa makijaż, przepięknie pachnie. Nie jest to taki nachalny zapach. Nic nie podrażnia, bo ja mam skórę mieszaną, tłustą, tak standardowo, a znaczy właśnie nie tak standardowo. Mam nos tłusty, brodę tłustą tutaj, pod nosem tłuste, natomiast czoło mam na przykład suche. Ale nadal moja skóra jest mieszana, ale wrażliwa. No i ja nie mogę takich mocnych jakichś kosmetyków stosować, a to jest świetne. Właśnie delikatnie pachnące, super zmywa makijaż. No ja myślę, że będę do tego wracać. Zdecydowanie, a teraz na pewno wrócę, bo właśnie mówię, mam zapas. Wykończony przeze mnie produkt też już dawno, jest to żel pod prysznic, no i tutaj ja akurat mało kiedy stosuję naturalne żele pod prysznic, chyba że je dostanę, jeżeli sama używam, bardzo lubię Dove, bo się bardzo mocno pieni, pięknie pachną, a ja kocham żele kremowe od zawsze, od lat, od kiedy chyba zaczęłam nagrywać na YouTube, więc myślę, że jak będzie taka okazja, to na pewno do niego wrócę, zapach też był piękny, bo to taki kwiatowy, okej. Mam lakier do włosów wykończony, zawsze używam lakiery do włosów, właśnie o nawet do takich fryzur jak teraz, ale to tylko po to, żeby te włoski tutaj się trzymały, czy tam sobie co wymyślę. Nie jest to może niezbędna rzecz w moim domu, ale zawsze lakier do włosów mam, ten akurat dostałam z firmy Darmar Sklep, ze sklepu Darmar Sklep Time Out i był po prostu to lakier do włosów. Lakierek lakier, działał, czy wrócę? No, chyba nie, bo po prostu gdzie nie jestem w jakiejś markecie, to po taki konkretny sięgam. To wykończone coś przez mojego męża, ale po to to tutaj wrzuciłam, żeby Wam gorąco polecić. Jest to niby i szampon, i żel pod prysznic, ale mój mąż nienawidzi takich z kosmetyków, że mamy stosować i takie, takie. On stosował to jako żel pod prysznic i sam stwierdził, że jest genialny, a firma jest przeboska, bo jest to naturalna firma Ecolab. Ja Wam serdecznie polecam, cała pielęgnacja moich dzieci to jest firmy Ecolab. Żel pod prysznic dla mężczyzn odświeżający. Co ja tu gadałam, że to jest szampon? Też nie, to jest żel pod prysznic. No, organiczny ekstrakt z wąterii pachnącej aloes, organiczny ekstrakt z bambusa. Świetny żel pod prysznic i on ma aż, jeżeli na to zwracacie uwagę, 95% składników pochodzenia roślinnego. Polecam serdecznie. Jeżeli mowa o firmie Ecolab, to jest to rzecz wykończona przez moją córeczkę, ale również przeze mnie. Jest to szampon do włosów. Jeżeli ja trenuję, a trenuję 6 razy w tygodniu, 5-6 razy w tygodniu, muszą myć głowę. Nie chcę tej głowy myć na okrągło takimi mocnymi szamponami, czyli moim ulubionym Head & Shoulders. Wtedy używam właśnie przeważnie Łucji szamponu i powiem Wam, że ten szampon jest genialny, bo i Ignaz, i Łucja, i ja myjemy nim głowę i jest fantastyczny. Jest to kolejna rzecz z Ecolab, którą serdecznie polecam i ten szampon jest powyżej 1 roku. Dobra. Kolejna rzecz to kadzidłowiec i rozmaryn z firmy Job, naturalny żel pod prysznic. No i co? Bardzo fajne, ale ja stosuję takie żele, jakie wpadło mi po prostu w rękę. Nie zwracam na to uwagę, żeby były naturalne, akurat na żele w ogóle nie zwracam na to uwagę. No i co chciałam powiedzieć, więc no jak będzie okazja, to wrócę, ale wolę jednak żele kremowe. Coś, do czego wracam od lat, jest to mój ulubiony szampon do włosów. Nieważne, że on jest pełen SLS-ów i wszystkiego, co niefajne. Moje włosy go uwielbiają, mój mąż też, to jest jedyny szampon, jaki mój mąż używa. Head & Shoulders, no i mamy tutaj taką cytrynową świeżość. Akurat nie wiem, czy ta wersja zapachowa, ale zawsze wracamy i na pewno wracać będziemy.
Kolejna wykończona rzecz to właśnie pianka z Ecolab. Kolejna rzecz, którą polecam Wam dla Waszego maluszka od po prostu 0 dni, bo to jest chyba 0 plus, od urodzenia. 13 zł koszt, powiem Wam, jest super naturalna, niesamowicie delikatna. Do dzisiaj myję Łucję tylko tą pianką, więc na 100% wrócimy. Bardzo fajny żel pod prysznic, to już drugi w tej kategorii zapachowej, bo bardzo mi się ten zapach podobał. Kwiat pomarańczy, kremowy żel pod prysznic, czyli coś, co ja kocham. Nie będę tutaj kaleczyć języka, firma tak po francusku się nazywa, więc na pewno wrócę, jak będzie taka okazja. Tylko mówię, żele ja przeważnie dostaję, więc jakby rzadko kiedy na to pieniążki wydaję. Fantastyczna pianka do mycia twarzy dla mnie, naprawdę świetna, tylko że ja tą piankę stosuję w dzień, czyli rano wstaję, myję twarz tą pianką, nakładam tonik i krem, natomiast wieczorem już używam płynu micelarnego, a potem innego żelu do mycia twarzy, takiego troszeczkę mocniejszego. Pianka jest bardzo delikatna, jest to pianka do twarzy takiej tłustej, mieszanej, problematycznej, świetnie zwęża pory, naprawdę genialnie domywa makijaż, te resztki po płynie micelarnym, głęboko oczyszczająca pianka do mycia twarzy do skóry tłustej i problematycznej. A no właśnie, i Ecolab kolejny raz, jedna z moich ulubionych firm. Więc tak, znowu mamy lakier do włosów, tym razem niemiecki Balea. Oczywiście, że do niego wrócę, bo jak jestem w Niemczech, one kosztują około 50 centów bodajże, czy tam 60, no dobra, nawet do euro. Zawsze wracam, po prostu jak jestem w DM-ie, zawsze muszę sięgnąć po lakier do włosów Balea, więc na 100% wrócę. A jeżeli ma volumen, bo to po niemiecku, no to czy volum, czy jak tam wolicie, to już na bank po niego wrócę. Ja w ogóle wszystko, co ma to w nazwie, to zawsze po to sięgam, nie wiem, jakiś nienormalna jestem pod tym względem. No i mamy coś, co jest bardzo dla mnie takie, nie wiem nawet jak się powiedzieć, czy to jest fajne, czy nie fajne. To jest o zapachu tymianku, może dlatego nie wiem, czy fajne, czy nie fajne. Jest znowu Garnier Bio i był to bodajże tonik, z tego co pamiętam. Czy to jest tonik? Oczyszczający tonik do skóry mieszanej, tak. Był całkiem fajny, naprawdę fajnie działał, wszystko fajne, ale ja to jakoś tak nie bardzo za tym zapachem. Dlatego też pewnie sama, jeżeli będę miała kupić, to na pewno do niego nie wrócę. Jak dostanę, używać będę, bo jeżeli chodzi o tonik, robił to, co robić ma. Przewracał odpowiednie pH skórze, tonizował skórę, przygotowywał ją do dalszej części pielęgnacji, więc bardzo w porządku do nich. Kolejna rzecz, świetny szampon, uwielbiam te... przepraszam, coś mnie swędzi. Uwielbiam te... to nie szampon, tylko odżywka. Szampon chyba już wcześniej wykończyłam, albo będzie gdzieś na dnie, bo miałam i szampon, i odżywkę. Uwielbiam te chemiczne po prostu szampony z firmy Matrix i odżywki. Lubię, po prostu robią to, co mają robić. Ten miał co robić, ten miał znowu volume. No dobra, czyli objętość. Ja nie zauważam, żeby dawał objętość, ale włosy są mięciutkie. No takie po prostu ja uwielbiam chemiczne odżywki i szampony, no tak już mam. Więc Matrix, pewnie jak będzie okazja, to do niego wrócę przy okazji kupowania farb, bo ja używam farby z firmy Matrix, oksydant z firmy Matrix i wtedy za każdym razem coś tam kupuję. Ostatnio miałam takie żółte z seria Blond, a teraz wzięłam tą serię Volume. Dobra. Dalej mamy, słuchajcie, masełko do ciała, znowu Ecolab, no jakoś tak się złożyło, że wszystko tak pokończyłam, wszystko po rosyjsku, więc nic Wam nie przeczytam, poza tym, że jest 97,5% naturalnych składników. Świetne było to masło do ciała, bardzo gęste, takie skoncentrowane, jeżeli potrzebujecie takiego mocnego nawilżenia, bo to nie jest coś, co się raz, dwa wchłania i już możecie się ubierać, więc raczej na noc zdecydowanie wrócę. Ja w ogóle z tej firmy testuję po prostu wszystko, co jest tylko możliwe, bo ceny są bardzo przystępne i działanie widać gołym okiem. No hit i ulubieniec, czyli peeling z Organic Shop, najlepszy zdzierak, jeżeli mnie nie znacie. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że już polecam 100 razy, jeżeli mnie nie oglądałyście wcześniej, to jeżeli lubicie peelingi, które nie rozpuszczają się pod wpływem wody, tylko naprawdę działają, peelingują, robią to, co mają robić, są takimi prawdziwymi zdzierakami, to jest idealny peeling. Oczywiście możemy zrobić taki peeling samemu, ale te peelingi są bardzo niedrogie, kosztują od 6 do 9 zł tak internetowo. Polecam Wam serdecznie. Sycylijska pomarańcza, peeling do ciała. Akurat pomarańcza, mango to są moje ukochane zapachy, co chodzi o te peelingi, więc ja wrócę na 100%. Uwielbiam, uwielbiam, ubóstwiam. Najpierw staram się te duże rzeczy powyciągać. No a tutaj mam akurat Organic Shop i tu było, co to jest w ogóle, żel pod prysznic. No i to już tak bardzo średnio, po prostu mył, pachniał chyba jakoś tak, nie wiem, nawet nie pamiętam, dlatego trudno mi powiedzieć. I nie wiem, czy wrócę, są fajniejsze żele pod prysznic, uważam, a tak jak mówię, nie przywiązuję tutaj uwagi do tego, żeby on był naturalny. Pianka do depilacji i też to taki średniak. Ja powiem Wam, że zawsze się skuszę na te pianki do depilacji i do golenia z firmy Isana albo z firmy Balea, jak jestem w Niemczech, a z Isana, jak jestem w Rossmanie i wolę jednak męskie, powiem Wam, pianki i żele do golenia. Więc no, pewnie znowu wrócę, bo jak jestem i widzę, to muszę wziąć, ale nic specjalnego.
Moim zdaniem najlepsza kulka pod pachę, jak ja to mówię, czyli takie deo. Akurat spirulina i chlorella to nie jest mój ulubiony zapach, ale wykończyłam ją. Moim ulubionym zapachem jest ten pieprz afrykański. I to jest rzecz, którą stosuję naturalną. I teraz na przykład skończyły mi się te kulki i dostałam z firmy Garnier. Poużywałam 2 dni. Takie podrażnienia, jakie miałam pod pachami, to sobie nie wyobrażacie. Musiałam sudokremem smarować pachy przeciwodparzeniom, żeby te pachy mi się pogoiły, bo tak ten chemiczny skład źle wpłynął. Ja Wam powiem, że jak ten deo postosowałam około 2 tygodni musiałam mu dać, bo na początku byłam zirytowana tym, że dalej się poce i nic się nie zmienia. Jakby musiała się moja skóra odblokować od tych wszystkiego aluminium, które ją ciągle zapychałam, tą skórę, zaczęłam go stosować, to ja go po prostu ubóstwiam. To nie jest coś, przy czym się nie pocicie, ale to jest coś, przy czym nie śmierdzicie. Czyli naturalne jest to, że pacha będzie mokra, jak jest na przykład gorąco, czy jak się spocicie, czy jak po prostu biegacie, czy coś robicie, ale nie śmierdzicie. I mi na tym ma polegać dla mnie właśnie odpowiednia kulka pod pachę i ja na 100% wrócę, na 1000000%, one są dostępne w Rossmanie, więc bye Bibio z Ewy Chodakowskiej. No zdecydowanie tak, jestem na tak. Krem pod oczy, który był genialny, akurat cena mi się jego nie podoba, bo on kosztuje około 100 zł, ja go dostałam, był świetny, ale już znalazłam lepszy, więc do tego nie wrócę, ale jeżeli potrzebujecie mocnego nawilżenia pod oczy, to jest bardzo fajne. Shy Deer się nazywa, firma, naturalny krem dla skóry okolicy oczu na dzień i na noc. Więc no takiemu po prostu nawilżający. Tak wygląda firma, tu ma takie drewniane wieczko. Wygląda przepięknie i byłam działaniem zachwycona, dopóki nie odkryłam kremu pod oczy z linii. Więc nie wrócę tylko z tego względu, ale jeżeli mówię, że sam w sobie, no to jest świetne. Co chodzi o nawilżenie. Wykończone perfumy z Avon, takie malutkie, je brałam na wyjazd. Jest to Premier Lux. No i to było po prostu takie małe opakowanie, jakaś taka była okazja, ja go u siostry kupiłam i go, w sensie ten zapach. No i zużyłam, czy wrócę? Nie, jeżeli chodzi o te takie tanie, to bardzo dużo tak sobie testuję. Kupię te, tamte i sramte i jestem tylko wierna takim droższym zapachom, a tym takim tańszym, te tańsze to tak sobie wiecie, raz te, raz tamte, popróbuję sobie za każdym razem coś. Kolejny peeling i znowu mój ulubiony zapach, tutaj mamy akurat papaje, ja te wszystkie papaja, mango, wszystko te pomarańczowe uwielbiam, czyli peeling z Organic Shop, no na pewno wrócę, jak widzicie, zużywam namiętnie i uwielbiam. To jest coś fantastycznego z The Ordinary, ja już tutaj przecięłam opakowanie, żeby wszystko wyskrobać do końca, jak widzicie. Naprawdę przegenialny krem do twarzy i był to krem do twarzy z witaminą C, z takim dużym stężeniem witaminy C. Działał fenomenalnie na dzień, szczególnie na takie przebarwienie, jak ja mam pociążowe. Ja mam tutaj na policzkach i na czole. Oczywiście kamufluję to makijażem, ale mam. Stają się one naprawdę jaśniejsze, krem się fantastycznie wchłania i jest idealny pod makijaż. No uwielbiam go, naprawdę był to jeden z fantastycznych kremów, które miałam. I ja zdecydowanie do niego wrócę, ale dopiero wtedy, kiedy wykończę moje zapasy, bo naprawdę mam zapasy kremów takie, że teraz testuję też inne rzeczy. Na dzień w tej chwili używam z Ecolab właśnie, taki z filtrem 25. Szkoda właśnie, że w tym kremie nie ma filtra, to już był perfekto krem na lato. No ale zdecydowanie wrócę, bo jest to świetny, świetny krem. Kilka produktów, powiem Wam, z The Ordinary zrobiło na mnie naprawdę duże wrażenie. I tu kolejny produkt z The Ordinary i mamy znowu przecięte opakowanie, bo tak jak mówię, bardzo dużo jest w środku, gwarantuję Wam to. I dlatego tak właśnie zużyłam. I jest to coś, co miało zmywać nasz makijaż. Dla mnie to było dziwne, bo to była taka emulsja, którą się wyciska na rękę. Pod wpływem rozcierania ona się robi bardziej oleista, ładnie rozpuszcza makijaż. Faktycznie ona super działała. Ale wydajność tego jest to po prostu żadna. To mi starczyło na jakieś 2 tygodnie codziennego stosowania, nawet nie wiem czy na całe. Więc ja do tego nie wrócę, bo za tą cenę, jeżeli chodzi o po prostu wydajność, zerowa. No i tylko dlatego do tego nie wrócę, ale emulsja do mycia twarzy była naprawdę, naprawdę godna polecenia. Dobra, ja teraz wyciągam maseczki, wyciągnę je wszystkie, żeby tutaj, ok, powyciągałam, wyrzucę tą reklamówę i tutaj sobie położę. Wykończyłam na wyjeździe jedną taką maseczkę z Balea, bardzo lubię te maski, one są tak mocno skoncentrowane, dostaniecie je właśnie w DM-ie i ja je zabieram zawsze na wyjazd i tutaj mam kolejną maskę do włosów, która była w kalendarzu adwentowym i tutaj jest również Balea i ona już była średnia, ale obydwie wykorzystałam na wyjeździe, no nie wrócę pewnie do tych konkretnych. Cudowna maska do twarzy. O właśnie, ta maska była świetna i jest to Skin 79 i to jest taka miodowa maska. I ona była jakaś taka regenerująca, to oczywiście nic nie miała po polsku, ale na pewno była regenerująca, taka, no wiecie, kojąca. Świetnie, właśnie tym bardziej na opaloną skórę twarzy, no polecam Wam serdecznie, u mnie działała cuda. Natomiast to było bardzo średnie, miałam tutaj ogromne jakby, ogromną nadzieję, co chodzi o tą maskę, bo jest to taka maska niby na noc. Nakładamy ją przed samym pójściem już spać i ma działać po prostu fenomenalnie. Ma też chyba regenerować naszą skórę, tak ją odżywiać, intensywnie nawilżająca maska w tkanie,
Intensywnie nawilżająca maska na tkaninie wzbogacona wodą morską, wodą bławatkową oraz kwasem hialuronowym. Zregenerowana, wygładzona, wypoczęta skóra właśnie. Nic takiego nie zauważyłam, więc było bardzo miłe uczucie, kiedy miałam na sobie, ale po ściągnięciu, no nie wiem, więc no ja bym jej nie kupiła, ją dostałam, ale osobiście bym jej sama nie kupiła. Tu taka dolewka mydła, na pewno wrócę. Ja zawsze kupuję właśnie, jak jestem w Niemczech, takie dolewki w DM-ie z firmy Balea, bo mamy takie dozowniki i w kuchni, w łazience na dole i w łazience na górze, więc sobie po prostu dolewam. Więc no jak najbardziej wrócę, jeszcze to kosztuje na pewno z 50 centów, jak nie, na pewno nie więcej. No i mamy tak, mamy z firmy Kneipp, to jest genialna firma, jeżeli chodzi o płyny do kąpieli i takie granulki do kąpieli, genialna, dostaniecie właśnie w Niemczech te kosmetyki. I to były takie granulki, które sypiemy do wody, ja w jakimś, za którymś razem przy kąpieli je zużyłam. Nie cierpię siedzieć w wannie, powiem Wam, ja uwielbiam prysznic. Bardzo rzadko się zdarza, kiedy mnie naprawdę bardzo, na przykład mięśnie bolą, to wtedy wchodzę do wanny, żeby się tak zregenerować, no i wtedy zużywam takie rzeczy, więc bardzo rzadko. Zapach był obłędny, to była właśnie jakaś pomarańcza, czy co to miało być, mango, mango. Tak pięknie pachniało, no ja w ogóle uwielbiam takie zapachy, więc no jak będzie okazja, to wrócę, ale jakoś tak niekoniecznie. Maska kolagenowa z Phyto Cosmetic i ona miała robić co? Laserowego odmładzania skóry. No takiego czegoś nie zauważyłam, ale faktycznie tą maskę mogę Wam polecić, w ogóle firmę tą Phyto Cosmetic, bo bardzo fajne napięcie czułam po tej masce, a myślę, że o to chodzi w maskach liftingujących, więc myślę, że wrócę, tak, jak będzie okazja, to do tej maski akurat wrócę. Świetny peeling, taki zdzierak. Ja już nie stosuję takich peelingów, tylko stosuję peeling enzymatyczny, ale jeżeli chodzi o taki peeling mechaniczny, gdzie macie takie właśnie granulki jakieś, którymi zmatujecie twarz, ale nie granulki w sensie mikroplastik, tylko takie granulki, mówię, naturalne, to serdecznie Wam polecam. Ja nawet nie przeczytam, jak się ta marka nazywała. Spróbuję Wam znaleźć i w opisie go podlinkować. Jest to węglowy, miętowy peeling do twarzy, delikatne odnowienie. Natychmiast usuwa wszelkie zanieczyszczenia, poprawia mikrokrążenie podskórne, aktywny węgiel bambusowy głęboko oczyszcza i tak dalej, i tak dalej. Jest to znowu rosyjska firma. Wygląda peeling tak, wyciska się go bardzo fajnie i on jest taki naprawdę, naprawdę fajny. No po prostu naprawdę fajny peeling, jeżeli chodzi o peelingi takie właśnie, gdzie mamy coś pod skórą, nie peelingi enzymatyczne, więc no ja Wam polecam. Znajdę i podlinkuję w opisie. W ogóle cała maska, nie wiem czemu ona tutaj trafiła. Mam tutaj wykończone tylko dwie rzeczy ostatnie. Granulki do kąpieli takie z Isany. Ja mówię granulki, to się chyba tak w ogóle nie nazywa. To są jakieś perełki czy coś takiego. Tak, dokładnie. Perełki o zapachu kiwi. No i po prostu dla dzieci. Ja zawsze kupuję takie głupotki, takie perełki, takie jakieś bomby, więc nie wiem, czy konkretnie do tego, ale na pewno jeszcze coś u mnie wyląduje. I to była świetna maska, słuchajcie. Miałam w kalendarzu adwentowym w którymś okienku. Ona była taka pełna, takie napompowana bardzo. Arganowym olejkiem niby, taką kuracją do włosów. Świetne. Włosy były, słuchajcie, takie, że mogła od nasady wsadzić palce i przeciągnąć po prostu do końca. Nic, zero plątania. No świetne. Nie wiem, czy ona jest dostania w Swiss Eau Par. Tak pisze. Do suchych włosów. Ja nie mam włosów suchych, ale to była taka świetna regeneracja. Wygląda o tak, nawet nic nie widać. Nie wiem, czy to można dostać w całości, czy to tylko takie małe są opakowania. No nie mam zielonego pojęcia. Ale muszę sprawdzić. No dobra, to tyle kochani. Całe moje jedenko. Mam nadzieję, że przebrnęliście przez całe od początku do końca. No i co? Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w następnym filmie. Już na pewno nie w wykończonych produktach. Dobra, pa!